Celem testu, który chcemy teraz przeprowadzić na poligonie w Ustce, jest po pierwsze sprawdzenie rakiety Bursztyn z nowej wersji, w wersji o kryptonimie 2K. 3 lata temu byliśmy tutaj na poligonie, przetestowaliśmy pierwszą wersję rakiety. Pierwszy etap tego projektu zakończył się tym samym sukcesem. Bursztyn 2K został nazwany w ten sposób ze względu na tradycję rodzimego sektora, a właściwie konstrukcję meteora 2K, rakietę rozwijaną w Instytucie Lotnictwa na przełomie lat 60. i 70. Dotychczas realizowaliśmy 3 loty, wszystkie udane pierwszej wersji. Pierwowzór nazywał się IL-33 Bursztyn. I o ile w pierwszej wersji chcieliśmy zademonstrować możliwość realizacji lotu z wykorzystaniem po raz pierwszy na świecie natlenku wodoru w stężeniu 98%, to teraz chcieliśmy pójść krok do przodu, czyli dostosowując rakietę do potrzeb naszych partnerów, także klientów komercyjnych, zrealizować już loty na wyższe pułapy. I tym krokiem kluczowym przed realizacją lotów na wyższe pułapy było udowodnienie, że ta konfiguracja, to znaczy oba systemy napędowe, nowe silniki pomocnicze, sprawdzą się w locie. W nowej wersji Bursztyna, czyli wersji 2K, zastosowaliśmy większe silniki pomocnicze, tak zwane boostery, które pomogą nam wynieść większą masę, więcej kilogramów payloadu, czyli tej masy użytecznej, na pułap przekraczający 100 km. Wyrzutnia jest bardzo nowoczesnym urządzeniem, dostosowanym do wielu rakiet z różnym zasięgiem. Prace nad wyrzutnią trwały około roku. To jest ten pierwszy raz, gdzie będzie realnie przechodziła test cała konstrukcja i rakieta łącznie z wyrzutnią. Trzy, dwa, jeden. Podtrybione odwrócenie płonów pomocniczych.